Cześć, witam na moim kanale. To jest Hyundai X35, 11 rok. Montuję właśnie przy nim hak. Zrobiłem właśnie mechaniczną część, czyli poprzykręcałem cały hak. Jest to hak firmy Bis-Up. Polski hak ma to być. O, tak to wygląda. Taki hak. Zobaczcie, nie trzeba nic ciąć. Tu już nie przykręciłem tego. Widzę, jak jest ogólnie założony, tak tylko tyle o ile, żeby wam pokazać, co tutaj pasuje, bez cięcia. Zdajemy teraz zderzak i pokażę wam, jak to wszystko od dołu wygląda. Na chwilę odłożę telefon. Zderzak jest zdjęty. Na innym filmiku pokazuję, gdzie są śrubki, żeby ten zderzak odkręcić. Także poszukajcie na moim kanale. I zobaczcie, to jest ten hak zamontowany. Nic nie trzeba ciąć, przerabiać, kombinować. Pasuje tutaj idealnie. Zobaczcie, jakie to są według mnie ładne spawy. Nie, jakieś nasmarkane. Nad tłumnikiem też jest miejsce, nie powinien pukać. I mocujemy tutaj w tą podłużnicę. Są uszykowane otwory fabrycznie. Dwie śruby tu, dwie tu, żeby to skręcić razem. To samo z drugiej strony. Także naprawdę jestem zadowolony, bo wszystko pasuje tak, jak pasować powinno. Tutaj widać te śruby, które wyszły. O, także to jest tutaj fabrycznie przygotowane otwory techniczne, żeby ten hak zamontować. No, podoba mi się ten hak, naprawdę. I to powiem wam szczerze, że to był najtańszy hak dostępny na znanym portalu aukcyjnym. Także on kosztował łącznie z modułem tego Hyundai'a 628 zł z wysyłką. Taki moduł też pewnie kosztuje ze 100, 150 zł. To ja to w kontakcie brałem. Także do tego jeszcze jest moduł, który muszę podłączyć gniazdo. Teraz się będę bawił w elektrykę. Dzięki za oglądanie. Jeśli coś pomogłem, dajcie lajka. Cześć.